Siemanko, z tej strony Tiniek. Dziś chciałbym zaprezentować Wam grę z 1996 roku. Jest to gra Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D to trzecia część serii o niesamowitym księciu walczącym z przestępcami, mafiami, a nawet przerażającymi obcymi z kosmosu. Porównując z poprzednimi częściami wykonanymi całkowicie w 2D, gra stała się przełomem, przenosząc rozgrywkę na pełni trójwymiarowe środowisko graficzne, przy okazji zmieniając gatunek z platformówki na pełnowymiarowego FPS-a oraz wprowadziła możliwość gry wieloosobowej. Akcja gry przenosi nas do XXI wieku, na teren miasta Los Angeles, gdzie walczymy z obcą rasą przybyłą z kosmosu, dążącą do przejęcia kontroli nad naszą planetą, a dokonać tego chcą po kolei, infekując mieszkańców miasta, zamieniając ich w obrzydliwe potwory. Gra posiada niepowtarzalny klimat z dużą ilością humoru oraz elementami erotycznymi. Osobiście przypadła mi do gustu dość spora integracja w otoczenie, która nie ma wpływu na rozgrywkę. Na przykład możemy przeglądać się w lustrze, załatwić potrzeby w toalecie, czy dać pieniądze stripteaserce w wiadomym celu. Gra podzielona jest na 3 epizody. W każdym z epizodów możemy wybierać jeden z 4 poziomów trudności. Od tego wyboru zależy ilość przeciwników, broni, gadżetów i tym podobnych. Duke dostał do dyspozycji wiele rodzajów broni. Spotykamy tutaj pistolet, dubeltówkę, rozpylacz, granatnik rakietowy, granaty, zmniejszacz, zamrażacz i dewastator. W roku 1997 ogłoszono wydanie sequela gry pod tytułem Duke Nukem Forever. Data premiery była ciągle przesuwana, a silnik gry kilkukrotnie zmieniany. Ostatecznie gra pojawiła się w 2011 roku i nie wzbudziła wielkiego zainteresowania. Jeśli nie grałeś w Duke Nukem 3D, musisz w niego zagrać. Jest to obowiązkowy tytuł dla każdego gracza. A dzisiaj ja już podziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.